Cześć, dajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji Nefosa X1 Max, ale nowej wersji 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. W kwestii wizualnej to urządzenie niczym nie różni się względem tej słabszej wersji, natomiast do tej pory właśnie 4.64 nie była dostępna w naszym kraju i sprawdźmy, czy warto dodać powyżej tej stówki. Samo urządzenie wykonane jest z aluminium, szkła oraz plastiku. Jeżeli chodzi o ten tylny korpus, właśnie ta część jest aluminiowa. Ona jest zagięta ku rogom i rzeczywiście dzięki temu no, fajnie trzyma się urządzenie w ręce. Ramki są bardzo, bardzo wąskie i warto na to uważać. Mamy również tutaj dodatkowe szlify, które mogą się rysować, więc o ten element bym po prostu tutaj dodatkowo uważał. Mamy dwa przyciski z prawej strony, przycisk regulacji głośności, dość szeroki bym powiedział, to znaczy długi tak na dobrą sprawę, oraz przycisk perforowany, jeżeli mówimy o przycisku zasilania, z którego tak na dobrą sprawę za często nie będziemy korzystać. Po lewej stronie mamy coś bardzo fajnego, a mianowicie przełącznik trybów i tutaj możemy w bardzo prosty, szybki sposób przełączyć sobie chociażby wyciszenie telefonu. Są tutaj tylko dwa jakby tryby, nie mamy tutaj trzech, ale wydaje mi się, że i to tak bardzo fajne rozwiązanie. Oprócz tego mamy slot na dwie karty nano SIM albo zamiennie nano SIM i micro SD. Dolna krawędź to micro USB 2.0 niestety, natomiast mamy w zestawie szybką ładowarkę, to jest w ogóle jakaś rewelacja w tej cenie urządzenia. Około 90 minut ładujemy urządzenie do pełna. Bateria 3000 mAh od 4 do 6 godzin, 4 oczywiście gdzieś tam na LTE, Wi-Fi około 6 godzin z kawałkiem na ekranie, więc wydaje mi się, że to takie przyswoite wyniki. Półtora średnio intensywnego dnia jesteśmy w stanie wytrzymać z tym urządzeniem. Po lewej stronie mamy maskownicę na mikrofon, po prawej stronie oczywiście głośnik. Co do głośnika, oczywiście mono, dość płaski dźwięk, nie ma tutaj za dużo basu, natomiast jest wyraźny, czysty w całym zakresie. Myślę, że niczego więcej nie mógłbym się spodziewać po tej klasie urządzenia. Górna krawędź to dodatkowy mikrofon do redukcji szumów oraz wejście na słuchawki 3,5 mm. Jeżeli chodzi o tył, ta część jest oczywiście aluminiowa, tak jak wspominałem, natomiast te wstawki są plastikowe i tutaj moje zastrzeżenie jest takie, że widać różnice kolorystyczne, jeżeli chodzi o te dwa elementy, bo rozumiem, że oczywiście mam inny materiał, natomiast kolorystycznie to również tak do końca nie współgra i nie powiedziałbym, że to jest jakoś tak super spasowane, chociażby po tych szlifach to tutaj widać. Oprócz tego mamy aparat 13 megapikseli ze światłem 2.0, podwójna dioda doświetlająca LED, skaner odcisków palców, który oczywiście aktywnie działa i wybudza nasze urządzenie bez dotykania ekranu czy naciskania zupełnie innego przycisku. On działa rzeczywiście bardzo dobrze, w tej półce sonowej wydaje mi się, że wystarczająco, nie jest to jakiś demon, w sensie potrzebujemy te pół sekundy do sekundy, mamy tej zwłoki, natomiast wydaje mi się, że działa jak najbardziej ok. Pod spodem jest tylko napis Nefos, nie jest on wygrawerowany, a na samym spodzie mamy znaki towarowe. Z przodu mamy 5,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Wydaje mi się, że to jest adekwatne do ceny samego urządzenia, chociaż zdarzały się już urządzenia w tej półce cenowej nawet z wyświetlaczami HD. Wspomniałbym jeszcze o głośniku, aparacie do selfie 5 megapikseli również ze światłem 2.0. Oprócz tego mamy tutaj diodę powiadomień. Na dole trzy przyciski, niestety nie są one podświetlane i to jest taka rzecz, którą tak na dobrą sprawę bym tutaj poprawił. Tak jak wspominałem, jest już na rynku wersja 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Tutaj mamy 4.64 Helio P10 i Mali T860. Taki zestaw rzeczywiście pozwala na to, że to urządzenie działa całkiem responsywnie. To znaczy, oczywiście nie jest to jakiś tam demon wydajności, ale w momencie, kiedy wykasujemy sobie wszystkie aplikacje i zaczniemy je uruchamiać, oczywiście musimy chwilkę poczekać, ale wydaje mi się, że tutaj pamięć RAM rzeczywiście mocno pomaga. W sensie, te aplikacje długo leżą w tle, nie ma tu z nimi jakiegoś większego problemu i biorąc pod uwagę chociażby sam procesor, dzięki temu te aplikacje znacznie częściej i szybciej po prostu się przywracają w momencie, kiedy one są już gdzieś tam w pamięci, więc pod tym względem jak najbardziej ok. Natomiast no, warto wspomnieć, że tak jak widzicie, niestety pewne aplikacje uruchamiają się troszeczkę dłużej. Warto wspomnieć, że dobrze, że można sobie do nich z powrotem tutaj szybko wrócić i to jest jak najbardziej ok. Strony internetowe, one jeżeli chodzi o mobilne, ładują się bardzo szybko, pełne również, nie ma takiego większego problemu, chwileczkę musimy poczekać i ona się doczytuje, więc przeglądanie sieci na tym smartfonie wygląda naprawdę komfortowo.
testy syntetyczne nie są jakieś porażające, oczywiście to wam prezentuję, natomiast z grami nie ma jakiegoś większego problemu. Oczywiście nie możemy liczyć na płynność jak w przypadku flagosów, ale wydaje mi się, jak na urządzenie budżetowe, bo o takiej półce sonowej mówimy, radzi sobie całkiem nieźle. W NFOS-ach mamy nakładkę systemową NF, dokładnie NF UI to się nazywa, oczywiście bez menu aplikacji. Tak dość standardowo, natomiast mamy sporo tutaj fajnych rozwiązań i ta nakładka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze zoptymalizowana. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, motywy, nie wiem dlaczego się nie odświeżają tutaj miniaturki, natomiast po wejściu już wszystko ok i mamy tylko kilka dodatkowych motywów, nie można nic tutaj więcej pobierać, natomiast w samych motywach oprócz tego można również zmieniać sobie poszczególne tapety, ikony, czy również dźwięki, więc to jak najbardziej na plus. Z dodatkowych aplikacji mamy narzędzia takie jak dyktafon, radio FM, kalkulator, czy przeglądarka chociażby plików. Tutaj jest również dedykowana aplikacja do wideo, natomiast głównie urządzenie używa właśnie aplikacji Muzyka Play i Zdjęcia Play. Na ekranie głównym nie ma szału, możemy regulować tylko ikonami, dodawać widżety i tapety i tak na dobrą sprawę tyle. Przechodzimy do paska powiadomień, taki klasyczny, natomiast fajnie, że wszystkie przełączniki są takie edytowalne, że możemy sobie po prostu je tutaj zmieniać, nie musimy wchodzić w konkretne funkcje. Możemy również zmienić sobie konfigurację, jeżeli chodzi o ułożenie tych przycisków. Chyba najważniejsze wszystkie są i ustawienia, i jedna długa lista. Z najważniejszych rzeczy dźwięki i wibracja. Tutaj głośność dzwonka i powiadomień na jednym pasku. Niestety nie ma żadnych dodatkowych tutaj funkcji, jeżeli chodzi o dzwonki, korektory i coś takiego, niestety. Jest tryb nie przeszkadzać, w wyświetlaczu mamy automatyczną jasność, wskaźnik LED, mamy ochronę oka, nazywaną w ten sposób, oczywiście chodzi o eliminację światła niebieskiego, natomiast nie mamy możliwości tutaj korekcji samej kolorystyki ekranu i o ile jasność maksymalna i minimalna jest jak najbardziej ok w tej półce cenowej, to ekran troszkę wpada w niebieski. W pamięci system zabiera prawie 11 z 64, więc wydaje mi się, że sporo tej pamięci mimo wszystko zostaje, ale microSD oczywiście możemy sobie tutaj rozbudować. W baterii mamy podstawowe tryby oszczędzania, czyli inteligentne oszczędzanie energii i zmaksymalizowane, czyli takie włączenie troszeczkę trybu takiego bardzo, bardzo prostego, jeżeli chodzi o urządzenie. Mamy monitorowanie aplikacji, które są energochłonne, więc można sobie również tutaj wszystko dopasować i te najważniejsze aplikacje wyłączyć. W blokadzie ekranu mamy oczywiście możliwość konfiguracji kolejnych odcisków palców, mamy możliwość włączenia sobie rejestrowania zdjęć za pomocą właśnie skanera. Jest również funkcja wykrywania telefonu w kieszeni, żeby się po prostu sam nie włączał. Możemy również blokować aplikacje za pomocą hasła PIN lub skanera odcisków palców. Ustawienie udogodnień, mamy ustawienia przycisków i tu możemy zmienić tak na dobrą sprawę tylko sobie kolejność. Mamy przycisk pływający, czyli taki, który po prostu nam się pojawia i możemy sobie go włączyć w dowolnym momencie. To może być przydatne dla osób, które jednak nie ogarniają tak dużych smartfonów. Wykonywanie zrzutu trzema palcami to jest taka klasyka, bym powiedział, i tryb rękawiczek, żeby po prostu jakby wspomóc troszkę ekran dotykowy w momencie, kiedy korzystamy właśnie z rękawiczek zimą. W chwili obecnej mamy tutaj Androida 7.0 z wersją nakładki 2.1 i poprawki z 5 sierpnia. No i przechodzimy do aparatu i aparat, interfejs jest bardzo, bardzo prosty. Wydaje mi się, że ultra przejrzysty i to jest jak najbardziej ok, bo w lewą stronę mamy tryby i tutaj warto wspomnieć o trybie Pro i mamy chyba do 20 sekund, tak, jeżeli chodzi o tryb Pro, czas naświetlania, więc można sobie pokombinować trochę ze zdjęciami. W prawą stronę mamy takie filtry, więc to również jak najbardziej ok. Mamy taki tryb upiększania, możemy sobie z niego skorzystać zarówno z przedniego, jak i tylnego aparatu. Warto wspomnieć, że musimy sobie za każdym razem włączyć HDR, bo w momencie, kiedy wyjdziemy z aparatu, na ogół on się wyłącza, a jest on bardzo, ale to bardzo skuteczny. Troszkę dłużej robi zdjęcia, ale rzeczywiście doświetla wszystko to, co jest za ciemne, a to, co prześwietlone, troszeczkę przygasza. Natomiast mam wrażenie, że czasami te zdjęcia wyglądają dość mocno sztucznie, więc tutaj też bym uważał z tym efektem, ale w ogólnym rozrachunku HDR pomaga. Warto wspomnieć, że oprócz tego mamy diodę do włączenia doświetlającą, opóźnienie czasu robienia zdjęcia i wybrania sobie jakby proporcji robienia zdjęć i warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o same zdjęcia, w ciągu dnia one są rzeczywiście całkiem niezłe, można faktycznie zrobić całkiem przyzwoitą fotkę. Zdjęcia bez HDR-u nie są specjalnie kontrastowe i trzeba o tym wspomnieć, że ta rozpiętość tonalna niestety troszkę leży. W momencie, kiedy włączymy sobie HDR, to oczywiście zależy od fotki, czasami to wypadnie lepiej, czasami gorzej, ale w ogólnym rozrachunku HDR się przydaje. Wieczorem oczywiście, no w tej półce cenowej chyba nie znalazł się jeszcze smartfon, który by robił jakieś dobre zdjęcia, one po prostu są słabe. Tu nie możemy spodziewać się niczego więcej, ale możemy pobawić się tym trybem Pro. Jeżeli chodzi o wideo, tylko Full HD, ale on jest całkiem niezłej jakości, nie mam żadnych zastrzeżeń.
niestety brakuje tutaj stabilizacji i to widać w momencie, kiedy ruszamy telefonem czy też idziemy, ale wydaje mi się, że szczegółowość jest całkiem przyzwoita. Podsumowując, czy warto dołożyć do Nefosa X1 Max wersja 4.64? Wydaje mi się, że te 100-150 zł to nie jest jakiś dramat, biorąc pod uwagę, że mamy więcej tego RAMu i więcej tej pamięci wbudowanej. Co do reszty aspektów, telefon nie różni się od tego, co mieliśmy poprzednio, czyli tej wersji 3.32, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze zoptymalizowany, w sensie większość rzeczy działa tutaj w miarę responsywnie. Moje największe zastrzeżenia to oczywiście brak NFC i tu bym o tym pamiętał i dziwnie działająca wibracja, w sensie ona nie jest taka super przyjemna, więc to też miałbym gdzieś na uwadze. Natomiast bateria spisuje się całkiem nieźle, zdjęcia w ciągu dnia, nawet gdzieś tam jak brakuje troszkę światła, mogą być naprawdę całkiem niezłe. No i sporo jakichś fajnych udogodnień, jeżeli chodzi o nakładkę. Dajcie znać, co myślicie, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół i napiszcie komentarz, co poprawić. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.